Szanowni Państwo, można? Ile tu kurzu, Boże, tu trzeba posprzątać, człowieku. Trzeba dużo małych dzieci ściągnąć i one wtedy wszystko wycierają, rękami, ubraniami, wszystkim. Słuchaj, nasze stanie dzisiejsze pod sądem jakoś rozchodzi się, jacyś strasznie nowi ludzie. Udostępniają, lajkują. Słuchaj, a ty nie chcesz poćwiczyć na mnie tej prostownicy? Bo jestem bardzo ciekawy, co by z tego wyszło. Chciał pan? Teraz będę musiał w czapce chodzić. Nie. Jezus Maria, co ty mi zrobiłaś? Piotr, poczekaj. My przyszliśmy tutaj w jakimś celu z tym transparentem. Jeszcze jest w 8:30, jeszcze ktoś z tej Izby Dyscyplinarnej może wjechać, a wy zabieracie na konferencję. Przyszliśmy ich wypunktować, tak? Pobiczować trochę, a nie robić za tło do telewizji dla wolnych sądów. Która godzina? Za 22. Jeszcze 2 minuty i idziemy. Byliśmy policjantów. Co? Nie poszli. No właśnie. Kumpę. A co z nami będzie? Czy nami nie będzie opiekował teraz? Nie obawiają się, że decyzje sądu będą podejmowane pod wpływem polityku. Że decyzje sądu będą podejmowane ze strachu, z obawy. Dziękuję bardzo, ponieważ to jest bardzo duży koszt, który pojedyncza osoba płaci tak naprawdę, stając przeciwko władzy, która chce zabrać całą władzę dla siebie. Natomiast to jest też bardzo duża radość mieć taką możliwość, uczyć się od takich ludzi, zobaczyć, co każdy i każda z nas również może zrobić w ramach swojego działania, w swoim życiu, w swoim czasie wolnym, żeby nie pozwolić na to, aby odebrano nam wolność. Dwóch moich obrońców tam jest też. A już wiem dlaczego, bo moi obrońcy są też obrońcami Tulei. Tak. Zacharski? Tak, Zacharski i Nibła. No właśnie, bo tam widziałam Zacharskiego. No, chodźcie, pójdziemy na plac. No dobra. Całujemy się bez podawania rąk. To spotkanie było powiem. Było przed czy po konferencji prasowej, o której pan wcześniej wspomniał? Spotkanie w Opolu było na pewno w końcówce roku, czyli to listopad albo grudzień. Spotkanie w Opolu na pewno było w końcówce roku,
Zamówiłem danie, rdzenne polskie danie. Jakie? Kebab. Ja mam też ze wschodniej Polski. Polski. No, wszyscy narodowcy, Polski wszyscy narodowcy po marszu idą na kebab, to proszę jasne. Słuchajcie, ja coś powiem, bo powiedzieć muszę. Nie możemy nikogo krytykować, jeżeli sami nie pohamujemy swojego języka. A tego języka jest bardzo dużo i bardzo mi się nie podoba atak na ludzi wierzących. Mi się na przykład nie podoba, jak wszyscy mówią o Kaczyńskim kurdupel. Tak, przecież on jest przystojny. No co? No dlaczego tak mówisz? A jak mam na Kaczyński. Jarosław Kaczyński. Prezes. Prezes. Jest wiele sposobów, że problemem nie jest jego wzrost. Problem jest to, co on robi, tak? Jego mózg. Przestępcą problemem jest jego mózg. Czy naczelnik jest okej? Nie. Ubliżasz Piłsudskiemu. Kaczelnik? A Kaczelnik? Nie, moim zdaniem nie ma sensu szukać jakichś obraźliwych słów, bo to wszystkie te określenia są obraźliwe tak naprawdę. Jak używamy obraźliwych określeń na Kaczyńskiego, po co? Wystarczy powiedzieć, że jest przestępcą i że łamie prawo, tak? Czy to jest małpi mózg? No, tak jak małpi mózg. Ja bym nie próbował. Nie, w ogóle tego nie powinno być. Wściekły pies. Zaraz wyjdzie. Tęczowe szoty, kamikaze, nie, wszystko. Ale to są drinki jakieś, tak? Właśnie. Zrobiony przy naszym namiocie. Słuchajcie, wczoraj o 10:00 na peronie, o sobocie. Na manifę na niedzielę macie. Komu, proszę. Następny przystanek. Warszawa, Reduta Kurtowa. Szanowni Państwo, budować coś można na dwa sposoby. Jako sprzeciw i jako wsparcie. Tak jest też z zaangażowaniem społecznym czy zawodowym. Możemy walczyć z konkurencją, z rynkiem, z własnymi słabościami, a nawet z ostrym cieniem mgły. Ale jeżeli nie mamy dobrej motywacji, jeżeli nie jesteśmy w projekcie partnerami, jeżeli nie rozmawiamy i nie słuchamy się wzajemnie, to, co stanowiło dla nas radość i satysfakcję, staje się nagle uciążliwym... Nie. No właśnie, popieprzyłem. Co ty masz na głowę? Nie uczesałeś się nawet? Jeszcze raz się wyprostuję. Jeszcze raz? To będę miał przeprost, jak się jeszcze raz wyprostuję. Przepustlinę dostaniesz. Brody. No weź tą głowę. W razie czego, to ty też nie możesz tak, wiesz, mówić, że ty będziesz coś robił, co będziesz robił, bo zaraz będziesz miał bandę następnych karierowiczów, zobaczysz. Polityków, którzy będą chcieli się, wiesz, realizować. A wszyscy widzą, że teraz jest dobre pole, tylko nikt nie ma pomysłu i każdy czeka, aż znajdzie się taki, który ich pociągnie, rozumiesz? I wtedy będą ci nagle doradzać. A ja będę musiała toczyć walkę z wiatrakami, żeby cię pilnować. Zdenerwowałam. Chyba cię w domu zamknę i do kaloryfera przywiążę. Nie bądź podobnym. Ale już trzy zestawy. To możemy... Mnie to się najbardziej to podoba. Wolne sądy, wolni ludzie. Proszę bardzo. Kochani, zapraszam was serdecznie. Zbliża się termin ostatniej rozprawy. 6 marca żeśmy zostali zaproszeni na rozprawę, gdzie będą mowy końcowe. Także nadchodzi czas, że po kilku latach, po pierwsze, będziemy mogli dojść do prawdy, po drugie, będziemy mogli po raz pierwszy kompleksowo przedstawić wszystkie argumenty w tej sprawie. Dobra, a tutaj, żeby było po kolei wszystko. Ja poczekam. No właśnie, tuc.
jasny kon. Dobra, a nie, to jest ski, to nie jest od tego. No to... Tak, a gdzie jest sty? O. Kon, sty, tuc. Ja, to jest dobre. Najważniejsze dla nas dzisiaj maseczki. Maseczki i odstępy. I odstępy. Jasne. To jest dla nas dzisiaj priorytet. Tak. Dla nas to jest od dawna tym, priorytet, także... Tak, dobrze. Poza tym oczywiście reszta o zgromadzeniach, że jak będzie jakiś dżentelmen, który nie tak będzie jest, wam pasował, to, będziemy, to pan pierwszy, tak potem jest. Do nas. Tak, oczywiście miejsce, w którym jesteście, to trzeba pozostać w takim, jakim zostaliście. Tak, 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 oczywiście. No i nie prowokujemy żadnych faszystowskich... Nie, ani komunistycznych. Total, takie. Przeciwnie raczej. Pana, to jest prowokacja. Ktoś później zrobi zdjęcie zgromadzenia i powie, że uczestnicy zgromadzenia byli bez maseczek i bez dystansu. Nie zachowują odstępów od naszych ludzi. Prosimy o reakcję. Przepraszam, przeszkadza pan, bo nie stosuje się pan do zaleceń sanitarnych. Powoduje pan... Nie, to nie jest moje zdanie. Pan się nie stosuje do zaleceń sanitarnych i to nie jest moje zdanie. Taka jest prawda. Bardzo proszę pana o zabranie tych panów. Co? Naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równie w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po... Przykro mi bardzo. 优盘模式线路输入收音蓝牙模式线路输入 Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączym się z narodem po hymnie. To jest chińskie urządzenie i ono jak zmienia tryb, to informuje, że zmieniło tryb. No. Sięciuziu? Kapitalne to było. Tylko mało adekwatne do sytuacji. Jestem przekonany, że razem możemy zbudować lepszy świat. Świat wartości i idei. Lepszą przyszłość. Przepraszam, muszę trochę wody się napić, bo mi zasycha. Tak? Jestem przekonany, że razem możemy zbudować lepszy świat. Świat wartości i idei. Nie lepszy. Nie, dobrze było, dobrze. Wysoki Sądzie, jeżeli można, ja chciałem też powiedzieć, że miałem telefon od pana Piotra, że on i jego obrońca wpadli w korki w Warszawie i że około 10 minut się spóźnią. I od mecenasa jeszcze paniaka też miałem telefon, że na autostradzie ma kłopoty. No, to już. A pan, proszę, panu
mamy. Właśnie, z czego to jest? Dobry rocznik. Bieżący. Pary mogą wywołać uczucie. To jest takie Beaujolais Nouveau. Pokaż, zobaczymy. Dobra. Jestem zawsze daleki od tego, by wygłaszać w swoich wystąpieniach jakieś pompatyczne przemówienia, ale tutaj tak rzeczywiście jest. Ten proces, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, jest procesem politycznym i bodaj pierwszym procesem politycznym po roku 89. Nie przypadkiem stało się tak, że ten, który rozpoczął proces walki w sposób otwarty, proces walki o demokrację w Polsce, że ten właśnie człowiek dzisiaj zasiada na ławie oskarżenia. Zdaję sobie sprawę, Wysoki Sądzie, z tego, że Temida jest ślepa, ale czym innym jest ślepota, a czym innym jest ślepość? Temida nie jest ślepa całkowicie. Temida powinna mieć wzgląd na otaczającą ją rzeczywistość, bo ten wyrok w tej sprawie będzie również budować rzeczywistość. Będzie to w pewnym sensie przekaz do dużej rzeszy Polaków. Zasiada demokracja, która nie powinna tutaj się pojawić. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną. Graj! No graj! Czekaj. Słuchaj, coś jest złego. O Jezus Maria. Baterie siadają. Czytajmy, wyjmij konstytucję, czytajmy konstytucję. Ale bez mikrofonu, bez jak? Bez mikrofonu. No to jak? Kto? Gdzie, bez jak? Mikrofonu. Gdzie mam? O Trybunale, nie? To było. No to tak, no tutaj, no. Tak? Nie. Artykuł 173 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Artykuł 174. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Ludzie tu chodzą, jest niedziela, chcą spokoju trochę. Burdy co niedziela jest, są. No a wy? Dobra, trzeba zaśpiewać hymn chyba i kończyć, co? Aż ty mnie, panie, chlebnie dowiedzieć. Ocal mnie od pogardy, panie. Wszak jesteś niezmierzone dobro, którego nie wyrażę słowem. Słuchaj, ja sandałów to nie będę brał do Jaśka chyba, wezmę te... Weź te buty wzdłuż włóż, a nie w poprzek, bo zaraz tam słuchać się, panie. O, jest Jasiu. Cześć Jasiu. Słuchaj, wziąłeś błogosławieństwo od Chrystusa ze Świebodzina? Błogosławieństwo od Chrystusa ze Świebodzina. Nie wziąłeś, nie zamknąłeś w słoiku, nie przywiozłeś, byś wiesz, wypuścił opary na sali w sądzie. Zostałem zakonstytucjonowany.
Idziemy. No. Wojsko, droga. Chciałbym się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami, zachęcić do rozmowy, do słuchania wzajemnego, żebyśmy w rozmowie, w dyskusji, w wspieraniu się znaleźli lepsze sposoby na budowanie naszej przyszłości, na zmienianie świata, na ulepszanie go, na zdobywanie motywacji i zaangażowania. Nie, to bez sensu. No właśnie, jak się dobrze nie przemyśli, to się człowiek plącze potem. Na schodach są, tu jest tęcza. Poczekaj, proszę zobaczyć. Proszę bardzo, to teraz może tak staniemy. No. Ale sprawdzałem, jestem na liście. Tak? Nie ma. W związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego, to na podstawie artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego skazuję go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 70 paragraf 1 kodeksu karnego, wykonanie orzeczonej wobec Mateusza Kijowskiego w punkcie 2 kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 lat próby. Chodźcie, chodźcie już. Pamiętaj, nie powiedz co. Nie, no najpierw ty może powiedz. Wiesz, będzie znacznie lepiej. Czym się pan teraz zajmuje? Znaczy, pracuję w zakładzie fryzjerskim jako asystent fryzjera i również strzygę, myję głowy. O tak. Proszę bardzo. Tak. Od dawna? No, pół roku mniej więcej, trochę ponad. Od początku. W zasadzie zacząłem się uczyć w końcu zeszłego roku. Ale to jakaś taka fascynacja, nie wiem. Nie, jest to po prostu jedyna możliwość w tej chwili znalezienia zatrudnienia, ponieważ w związku z tą całą aferą, z oskarżeniem mnie o nieuczciwość, bardzo trudno było mi znaleźć pracę przez ponad 3 lata. I no, tutaj właścicielka zakładu wyciągnęła do mnie rękę, pomogła mi się nauczyć i wciągnąć. W Warszawie ten zakład? W Warszawie, tak. Na Żelaznej ulicy, Żelazne 64. A na Woli. Tak. Dobra. Jest. Dziękuję serdecznie. Nazywa się Wola Włosów zresztą. A trudno było? Trudno było się przestawić na... Nie. Nie, to znaczy ja miałem pewne doświadczenia w tym zakresie już wcześniej. A włosy pan ściął sam sobie, czy... Nie, to szefowa. Dobra. Dzięki wielkie, powodzenia. W mojej rodzinie od dawna krążył taki dowcip o uczniu fryzjerskim, który ostatnio mi wrócił ze zdwojoną siłą w związku z sytuacją. Uczeń strzyże klienta i coś tam uszczypnął jakoś klienta czy coś i mistrz go zaraz po łapach. Po chwili znowu coś tam się zdarzyło, że jakoś tam troszkę leciutko skaleczył. Ten go znowu coraz mocniej po łapach, tego ucznia. W pewnym momencie mistrz tam gdzieś na boku coś robi, a uczeń niechcący obciął kawał ucha klientowi. A klient tak to ucho pod fotel chowa, bo ten mistrz taki był wkurzony, mówi: schowaj to pan, szybko schowaj, bo nas obu zabije. Będzie pani zadowolona. Gosiu, chciałabyś rzucić troszkę okiem i coś skrytykować? Tak. Wiem, że o tym marzysz od dawna. Nie no, super w ogóle. Tak? Może być? Tu będzie sobie nosiła. No właśnie o to chodziło, żeby tak sobie nosiła. To a co gdzie ty nosisz przedziałek, Kasia? Nie na siłowni. W plecaczku zostawiła. Nie, no to sprawiam się w domu. Bo jej się zrobi, zobacz, jej się zrobi stopniowanie, jak no ja wiesz. No wiem, nie, bo to jak się wysuszy, się podniesie, tak? No. Czy coś nie poprawiasz? Nie. Dobra, suszymy. Zobacz, super. Ej, no, królowa ma go po prostu. Fajnie. A kuku. Co? A mówię, a kuku, widzę siebie. No właśnie, o to mniej więcej chodziło na tym etapie.
proszę o zejście z jezdni na chodniki. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się. Ale ja pani pomogę iść tam. My pomożemy, spokojnie. Pani wyłamujecie. Niech pani wstanie i wykonuje polecenia. Nie! No stawcie mnie w spokoju! Cholerny kulczony! Dobrze, niech pani stanie na nogi. Niech pani stanie na nogi i idzie normalnie. Niech pani idzie normalnie, proszę bardzo. Proszę się pani tutaj podejdzie. Niech pani wykonuje polecenia. Niech pani wykonuje polecenia. Tutaj pani podejdzie. Ja sobie muszę usiąść. Niech pani podejdzie, ja pani usiłam. Nie chcę nigdzie podejść. Niech pani się uspokoi. Bo pan mnie szarpie. Nie szarpie, tylko trzeba, żeby się pani nie wywróciła. Nie uspokoję się, bo nie macie prawa robić tego, co robicie. Nie popełniłam żadnego wykroczenia. Niech się pani uspokoi. Artykuł 52 Konstytucji mi zapewnia tę uspokojenie. Teraz będzie kluczowe zdanie.